Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Burmistrzowie, w imieniu Klubu Radnych Otwarty Ursynów przedstawię opinię na temat tego stanowiska, które zostało przedłożone przez radnych wnioskodawców do porządku obrad dzisiejszej sesji. Na początku chciałem powiedzieć, że Otwarty Ursynów od wtedy, kiedy istnieje, czyli od 2017 roku, zawsze działał na rzecz zrównoważonego rozwoju naszej dzielnicy, na rzecz tego, aby Ursynów to nie były tylko bloki, ale przede wszystkim przyjazna przestrzeń do życia, zieleń, rekreacja, bo w ten sposób można budować przyjazną do życia przestrzeń i przyjazną do życia dzielnicę. Zrównoważony rozwój to jest jedna z głównych zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypomnę, że jest teraz 17 takich celów, które zostały określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jedną z nich jest też właśnie miasto, które jest przyjazne dla naszych mieszkańców. Zgodnie z tymi zasadami staramy się postępować i uważamy, że tą zasadę my jako radni, jako organizacja społeczna, bo oprócz tego, że Otwarty Ursynów posiada trójkę radnych, nie Piotra Skubiszewskiego, Leszka Lenarczyka i Pawła Lenarczyka. Jesteśmy też stowarzyszeniem i jako radni, i jako stowarzyszenie aktywnie bierzemy udział w procesach dotyczących planowania, ponieważ widzimy dostępne instrumenty, które mogą zmniejszyć niechcianą przez nas wszystkich intensywną zabudowę. I widzimy instrumenty, które są instrumentami no nie zawsze skutecznymi, ale trzeba je podejmować, żeby walczyć z deweloperami, którzy mają nad nami taką przewagę, że mają środki finansowe, mają zazwyczaj prawo do nieruchomości, mają prawników i nie jest to łatwa walka. Pierwszym instrumentem, który można do tego wykorzystywać, to jest oczywiście plan zagospodarowania przestrzennego. W tej kadencji ta Rada zaopiniowała 8 planów zagospodarowania przestrzennego. Mówię to dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że dla nas wszystkich, w szczególności dla koalicji, która rządzi dzielnicą Ursynów, Otwarty Ursynów i Koalicja Obywatelska, plany zagospodarowania przestrzennego to jest jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ zabezpiecza ona interesy mieszkańców. W poprzedniej kadencji, kiedy rządzili koledzy, którzy zgłosili to stanowisko, uchwalono 4 plany, a więc o połowę mniej. Nie widziałem wtedy wigoru u tych państwa, żeby zabiegać o to z taką intensywnością, jak my teraz zabiegamy o to, żeby kształtować naszą przestrzeń w sposób zrównoważony. My jako Otwarty Ursynów, tak jak powiedziałem, bierzemy aktywny udział w kwestiach, które związane są z planowaniem przestrzennym. W 2018 roku zgłosiliśmy uwagi do zmian w studium zagospodarowania przestrzennego. W 2023, kiedy powstawało nowe studium, które faktycznie zostało wyrzucone do kosza, również składaliśmy, to były akurat uwagi do wniosku, składamy wnioski do planów zagospodarowania przestrzennego i składamy uwagi do planów zagospodarowania przestrzennego po to, żeby aktywnie partycypować w tym całym procesie. W tej kadencji, jako koalicja, która rządzi dzielnicą Ursynów, wystąpiliśmy o uchwalenie 2 bardzo ważnych planów zagospodarowania przestrzennego i to wystąpiliśmy my, a nie ci panowie, którzy zgłosili dzisiaj to populistyczne stanowisko, o czym powiem później, dlaczego jest populistyczne. Zgłosiliśmy 2 ważne inicjatywy. Jedna to jest plan dla Natolina, bo było tam zagrożenie spowodowane przez jedną spółdzielnię mieszkaniową, że było zagrożenie zabudowy skweru przy szkole podstawowej numer 330. Zareagowaliśmy jako koalicja błyskawicznie, wystąpiliśmy z inicjatywą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i ten plan został podjęty przez Radę Warszawy, bo miasto stołeczne Warszawa jest tak skonstruowane, że za ostateczne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego odpowiada Rada Miasta, a nie Rada Dzielnicy. Ale nie czekaliśmy, wystąpiliśmy z taką inicjatywą, bo ta propozycja spółdzielni mieszkaniowej była tak kontrowersyjna, że nie można było czekać. Drugi plan zagospodarowania przestrzennego, o który również wystąpiliśmy my, jako Koalicja Otwarty Ursynów i Koalicja Obywatelska, to jest plan dla Kabat.
Jeden z deweloperów, to jest faktycznie w mojej opinii akurat pato deweloperka, chce zabudować część terenu zielonego przy stacji STP Kabaty. Ten teren powinien zostać zielony. Powinien tam w przyszłości powstać park. Kiedy wyszła ta informacja do wiadomości publicznej, że jest zagrożony ten teren, wystąpiliśmy wspólnie z inicjatywą uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Wystąpiliśmy bardzo skutecznie, bo szybko podjęto uchwałę i ten plan, według informacji, które zostały przedstawione na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Ursynów przez burmistrza, ma szansę zostać uchwalony w następnym roku. Jest to niezwykle szybkie tempo, jeśli chodzi o uchwalenie planu, ale ścigamy się z czasem. Za chwilę też powiem, dlaczego, jeśli chodzi o tą sprawę. Mówię o tym wszystkim po to, bo zgadzam się z argumentami, które zostały przedstawione przez przewodniczącego komisji Krystiana Malesę, że my jako radni powinniśmy domagać się rzeczy realnych, powinniśmy korzystać z instrumentów, które są, a nie zgłaszać stanowiska, z których w zasadzie nie wiadomo, co wynika i czego się domagamy. Już nie mówiąc o błędach merytorycznych, które są w tym stanowisku, bo tu sobie zanotowałem, zabudowa deweloperska, pozwolenie na zabudowę deweloperską. Nie wiem, co to jest za sformułowanie, czy to jest sformułowanie prawne, czy to jest sformułowane radnego, który przedstawiał to stanowisko. Może pan wyjaśni, bo nie wiem, z czym mamy do czynienia, z czym mamy walczyć. Drugi obszar, który jest niezwykle ważny i my też wykorzystujemy jako stowarzyszenie, bo jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenia takie jak my mogą występować jako strona społeczna w postępowaniach administracyjnych. Jako Otwarty Ursynów robimy to, kiedy mieszkańcy zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Przykład, walczyliśmy o to, aby na pętli autobusowej na NATO-linie przy Polaka nie było bazarku. Byliśmy stroną w postępowaniu administracyjnym. Udało nam się wywalczyć to, że na pętli nie ma hali targowej, która była zaplanowana w warunkach zabudowy. I utrzymaliśmy teren zieleni wzdłuż Alei Komisji Edukacji Narodowej. Niestety ci panowie, którzy zgłosili stanowisko, wtedy byli po przeciwnej stronie i nie popierali naszych działań. Drugi przykład jest to właśnie przykład Kabat. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jest zagrożony teren zielony, przystąpiliśmy jako strona do postępowania administracyjnego i dzięki temu, że tak zrobiliśmy, w mojej opinii jest duża szansa, że uda się uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Być może, gdyby nie nasza aktywność, być może już pozwolenie, przepraszam, warunki zabudowy byłyby wydane i trudniej byłoby nam walczyć o to, aby ten plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony. Trzecim przykładem jest reprezentowanie mieszkańców Fortu Służew. Nie wiem, czy państwo wiecie, że wzdłuż ulicy Nowo-Ursynowskiej przy tym osiedlu deweloper chce postawić taki siermiężny, potężny budynek, który całkowicie zrujnowałby ład przestrzenny wzdłuż Nowo-Ursynowskiej, dosyć spokojnej ulicy, która sąsiaduje z szkołą główną handlową i z ogródkami dział... A jak ja powiedziałem? A, przepraszam, SGGW, tak, zgadza się, przepraszam, przejęzyczenie. Tak, szkołą główną gospodarstwa wiejskiego. I takie konkretne działania można podejmować i my, jako Otwarty Ursynów, podejmujemy. I mówię to po to, bo państwo o tym wszystkim możecie nie wiedzieć, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przedostać się z informacją, ale mówię dlatego, żebyście państwo wiedzieli, że są instrumenty, z których można korzystać i są to instrumenty dosyć skuteczne. Nie wystarczy tylko mówić, nie wystarczy zgłaszać pozorne stanowiska, z których nic nie wynika, tylko trzeba robić. Robić konkretne rzeczy, które mogą zmieniać rzeczywistość. I teraz... Dlaczego nie popieramy tego stanowiska, które zostało przedstawione przez radnych wnioskodawców? Już o tym powiedziałem, ponieważ jest to stanowisko, które w naszej opinii nic nie wnosi do sprawy. Nie za bardzo potrafiliśmy wyczytać z tego stanowiska, o co my tak naprawdę walczymy. Bo okej, to, że jesteśmy krytyczni wobec pewnych rzeczy, jeśli chodzi o deweloperów, to owszem, wszyscy jesteśmy krytyczni i pewne rzeczy nam się nie podobają. Ale niestety pewne rzeczy wynikają z prawa. I jeżeli chcemy pewne rzeczy zmienić, to my jako Rada Dzielnicy Ursynów niestety nie mamy takich kompetencji, bo trzeba by było zmienić
kwestie prawne i pewne obyczaje, które obowiązują w planowaniu przestrzennym, czy tam wydawaniu warunków zabudowy. Chciałbym tutaj podkreślić, że to stanowisko, które zostało przedstawione przez radnych wnioskodawców, w naszej opinii nic nie wnosi do sprawy. Dlatego jako Otwarty Ursynów popieramy te poprawki, które zostały przedstawione przez Krystiana Malesę, ponieważ w tym stanowisku zgłaszamy się o konkrety. Konkrety. Chcemy, żeby Ursynów był pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, bo plany zagospodarowania przestrzennego, owszem, nie są pewnie też doskonałym instrumentem, ale pozwalają na to, że jest partycypacja społeczna, pozwalają właśnie na udział społeczeństwa w planowaniu, a gdy nie ma planów zagospodarowania przestrzennego, mamy wtedy sytuację, kiedy obowiązuje zasada dobrego sąsiedztwa i wtedy tak naprawdę jesteśmy zagrożeni, bo wtedy można wydawać warunki zabudowy na takie budynki, które są w naszym sąsiedztwie. Plan zagospodarowania przestrzennego, mimo że zapisy się nie będą wszystkim podobały, jednak mówi o tym, co będzie obok i wiemy, jest to pewna przewidywalność, a nie tak jak w przypadku warunków zabudowy, nie wiemy, na co zostaną wydane warunki zabudowy. I jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że to też moim zdaniem wybrzmiewało z tego stanowiska, tak jakby tutaj panowie apelowali o to, żeby nie wydawać warunków zabudowy. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to znaczy, że kłamie, ponieważ warunki zabudowy są wydawane przede wszystkim w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I jeżeli urząd przykładowo dzielnicy nie wydałby warunków zabudowy, to takie warunki mogą być wydane na przykład przez samorządowe kolegium odwoławcze. I deweloper, który posiada armię urzędników, doprowadzi do tego, że zostanie wydana dla niego taka decyzja, która będzie dla niego bezpieczna i dla niego korzystna, bo wiadomo, że on się kieruje swoim interesem biznesowym, a nie interesem społecznym. Druga rzecz, i w tym stanowisku, które zostało przedstawione, te poprawki przez przewodniczącego Krystiana Malesę, apelujemy o plany zagospodarowania przestrzennego i apelujemy o konkretne nowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części Imielina, na skraju Starego Służewia, części Natolina, Wyżyń i obszaru Zielonego Ursynowa oraz okolicy Dębowskiego. W tamtym stanowisku, które zostało przedstawione przez radnych wnioskodawców, w ogóle o tym nawet nie ma mowy, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby Ursynów został pokryty w całości planami i zagospodarowania przestrzennego. Te obszary, które wymieniłem, to są właśnie części Ursynowa, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego. Plany zagospodarowania przestrzennego, oprócz kształtowania ładu przestrzennego, przestrzeni wokół nas, są też ważne dlatego, że pomagają regulować kwestie własności nieruchomości, z czym mamy do czynienia w sporej części Ursynowa, dlatego tak ważne jest uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Owszem, w mieście stołecznym Warszawa uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego nie przebiega w takim tempie, jakim byśmy chcieli. Nie jest to do końca satysfakcjonujące. Ci radni, którzy są już którąś kadencję, nie jeden raz zwracali na to uwagę, żeby to tempo było szybsze. I druga rzecz, która jest ważna i została zaproponowana przez przewodniczącego Malesę, to jest kwestia ładu planu ogólnego. To, czego zabrakło faktycznie w kwestii nowego studium dla Warszawy, które zostało wyrzucone do kosza, brakowało wtedy odpowiednich konsultacji, odpowiedniej partycypacji społecznej. I my już teraz mówimy o tym, że chcemy, abyśmy jako dzielnica byli traktowani podmiotowo. My jako radni, przypuszczam, że będzie to nowa Rada Dzielnicy Ursynów, bo pewnie wtedy ruszą na poważnie prace, jeśli chodzi o ten dokument, ale przede wszystkim, żebyście państwo jako mieszkańcy mogli też od samego początku partycypować w tworzeniu tego dokumentu, który w odróżnieniu od studium będzie aktem prawa miejscowego i będzie miał większą siłę rażenia niż studium, które kiedyś obowiązywało, które było pewnymi wytycznymi, ale nie było prawem miejscowym. Dlatego też popieramy te poprawki, które zostały przedłożone przez przewodniczącego Komisji Architektury. Uważamy, że one w znacznym stopniu poprawiają to stanowisko, które ma charakter pozornego działania, jest pełne frazesów, fałszywego zatroskania o sytuację,
i nic tak naprawdę nie daje. I jeszcze chciałem tylko jedną rzecz tutaj na końcu powiedzieć, bo szkoda, że Państwo nie wyświetliliście tej swojej wspaniałej planszy na... Szkoda, że marnujecie papier, czy tam plastik produkujecie. Państwo podobno jesteście ekologiczni, ale tylko pewnie też jak mówicie, a jak robicie to nie, że nie wyświetliliście tego. Wydaje mi się, że na tej plansze był zaznaczony jeden budynek, który może być budynkiem Urzędu Skarbowego. Jeżeli Państwo uważacie, że budynek Urzędu Skarbowego to patodeweloperka, to naprawdę to jest bardzo duże nieporozumienie. Dziękuję i proszę o poparcie tych poprawek, które zostały przedstawione przez przewodniczącego Krystiana Malesę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.